어디 가요? 여행? 여행? 헤이카, 그하니 witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Jak po tytule filmu możecie zobaczyć, będziemy jechać na wakacje. Jasmin od dzisiaj tak naprawdę, jak wróci z przedszkola, bo zaraz ją będę odprowadzać do przedszkola, będzie miała swoje tygodniowe, letnie wakacje tutaj w przedszkolu. I mąż dzisiaj, jak skończy pracę i przyjedzie do domu, to od razu jedziemy do Cilgok, do Kumi, tam gdzie mój mąż ogólnie pracuje. Będziemy tam przez kilka dni. I 1 sierpnia zaczynam naszą mini podróż, nasze mini wakacje. I na pewno pojedziemy do Busan i prawdopodobnie do Gyeongju. Ale zobaczymy jeszcze, czy nie zobaczymy o inne miasta. Także jeśli nie chcecie przegapić tych vlogów, bo na pewno z naszych wakacji będzie kilka vlogów, to zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i żeby żadnego filmu nie przegapić. Także zaczynamy ten dzień. Jak widzicie, ja już zaczynam pakować nasze rzeczy na wakajki. Tutaj do jednej walizki się, mam nadzieję, spakujemy. Wiadomo, wzięłam ubrania dla Jasmine, dla męża, dla siebie. Tutaj kosmetyki pielęgnacyjne i do make-upu. I co? Tutaj wzięłam kółko dla Jasmine, jak będziemy nad morzem, bańki dla niej, kolorowanki, wiaderko. No i co? I mam nadzieję, że tyle rzeczy wystarczy dla nas. Zwłaszcza dla Jasmine, bo wiadomo, dla dziecka to więcej rzeczy trzeba wziąć. No i walizka spakowana, wszystko udało się zapakować i się wszystko ładnie zmieściło. Jasmin? Odikajo? Odikajo? Jojo. Jojo? Nie. Papa ją, mama ją. Jak widzicie, mąż już przyjechał i wyruszamy do Kumi. I co? Zobaczymy się na miejscu. My właśnie dojechaliśmy na miejsce, a mąż poszedł do koreańskiej żabki po jakieś jedzonko na kolację, w sumie dość późną kolację. A i co? My widzimy się najprawdopodobniej jutro. Zobaczymy, co będę robić z Jasmine. Dzień dobry. Papa, gdzie ty? Tata poszedł do sklepu. Uim? No. Papa, uim? Papa, uim? Uim? Papa, hejka, witam was w kolejnym dniu.
jest już tak naprawdę w 11:30. Nie odzywałam się do was przez cały dzień, a to dlatego, że czas mi odsypiałyśmy, spałyśmy bardzo długo, a potem siedziałyśmy w sumie dzisiaj w domu, bo jakoś nie miałam siły i ochoty nigdzie wychodzić, byliśmy tylko na szybko coś do jedzenia i w Daiso, i to byłoby na tyle z dzisiejszych aktywności. Właśnie teraz czekamy na ja czekam na męża, Jasmine czeka na tatę i będziemy szli jeść kolację. Dzień dobry. Ja się z wami witam w kolejnym dniu. Ja się z wami witam kilka dni później, mamy niedzielę. Wcześniej nic nie nagrywałam, ponieważ tutaj nie ma co tak naprawdę do roboty w tym małym miasteczku, zwłaszcza z Jasmine, także nigdzie nie wychodziłyśmy. Dzisiaj mąż ma wolny, jest niedziela, to jest jakby taki ostatni dzień przed urlopem mojego męża. W poniedziałek mąż idzie do pracy, a od wtorku już będzie miał urlop i sobie będziemy jeździć i zwiedzać. Dzisiaj natomiast jedziemy do Gyeongju pozwiedzać jakieś rzeczy. Na dworze ma być ogólnie dzisiaj bardzo, ale to bardzo gorąco, także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, czy będziemy tylko zwiedzać atrakcje, że tak powiem, które znajdują się wewnątrz budynku, żeby jak najmniej jednak wychodzić na to słońce. No i co? Jasmine sobie je śniadanko. Ja się już tutaj ogarnęłam zaraz i ją będę ogarniać. Mąż poszedł wyrzucić śmieci i będziemy się zbierać. Już jesteśmy w samochodzie i będziemy właśnie wyruszać. Ja mam założone takie specjalne rękawki, żeby się nie przyprażyć na słoneczku, bo słoneczko naprawdę będzie dzisiaj mocno grzało. Jasmine oczywiście jest cała wysmarowana kremem z SPF-em. No i co? Właśnie dojechaliśmy, Jasmine się nie chce pokazać i właśnie idziemy do parku ptaków, popatrzeć sobie, jakie są ładne ptaszki, ogólnie jakie są tam zwierzątka. I potem ogólnie jesteśmy w fajnym takim miejscu, bo obok tego parku jest Muzeum Starych Aut, jest też Muzeum
chyba niedźwiedzi z tego co widziałam i inne atrakcje, więc zobaczymy. O, właśnie mam tutaj mapkę i tutaj są właśnie te rzeczy, taki kompleks turystyczny można by powiedzieć, jakieś muzeum, nawet coś do zabawy jest, nawet takimi kaczkami bodajże można się po jeziorku przejechać. O. Emmy. Boa. Mamy też i rybcie. Rybki są głodne, co nie, Jasmin? Jaki malutki jeżyk! Zobacz, Jasmin, tam masz jeżyka. Mamy też i takie ryby. Jak ktoś się zna na rybach, to tu macie angielską nazwę. I malutkie rybki. Jest i żółwik. 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 Maziajo. Innakko. Handa. Solo. Może tak sobie troszkę zwiedziliśmy na razie. O, zobaczcie. I powiem wam, że to jest fajne miejsce, żeby właśnie przyjść tutaj z dzieckiem. No wiadomo, to jest głównie dla dzieci zrobione, taki parczek, ale taką pogodę to fajnie jest właśnie pozwiedzać sobie w... Jasmin! Pozwiedzać sobie gdzieś w środku, żeby się nie męczyć na sobie. I kolejne żółwie. Annyeong. Apa? Skąd wiesz, że to tatuś? Tato żółwik. Annyeong. A tutaj mamy, co to są? Lemury? Mamy też i stado lemurów. I gandru. Na zewnątrz również są zwierzątka.
I tam mamy strusia. Cześć, struś. Jasmin, annyeong. Annyeong. Ci świnki morskie. Dzieci 혼자 다 먹어. 다 먹었어. 하수님, 이뻐요. 엄마 사이즈 많아. 하나씩 가세요. 없어요, 이제. 상어? 돌린 스트레키. 시원해? 다브라? Jedziemy teraz do muzeum starych samochodów. Nie wychodzimy nawet na zewnątrz, bo jest strasznie gorąco. Odczuwalna temperatura to prawie 40 stopni. Także no wiadomo, z dzieckiem nie będziemy na zewnątrz chodzić, tylko w pomieszczeniu. Na pewno tutaj przyjedziemy, jak będzie troszkę chłodniej kiedyś. Wiosna, jesień i tak dalej, bo tutaj oprócz tego parku ptaków i zwierząt różnych są różne jeszcze inne pomieszczenia i jest co robić tutaj, także na pewno tu jeszcze przyjedziemy. No. A teraz sobie jedziemy do Muzeum Starych Samochodów, czyli coś w sumie ciekawego dla męża. Jasmine też pewnie się zainteresuje, bo ona lubi samochody. No i właśnie jesteśmy już w muzeum, tu jest muzeum starych samochodów. Obok, tuż obok jest też jakieś inne muzeum, takie typowo dla dzieci. Jest ono zrobione, jak widzicie, jakby w koloseum. Zobaczymy, jak nam wyjdzie z czasem i może tam też pójdziemy. Tu mamy jaki oko koreańską markę jakąś. Kalisto. Stara taksówka koreańska. Mercedesy. Dużo jest takich właśnie z dawnych lat samochodów. Tu mamy Dodge'a. Bugatti. Bugatti? Stare Bugatti.
mamy jakieś wyścigowe autko. Jaguar. A tu mamy bolidy jakieś. To jest samochód z filmu Powrót do przyszłości. Skończyliśmy właśnie zwiedzać muzeum i teraz będziemy wracać do domu. Jest strasznie gorąco. W domu zjemy jakiś, pójdziemy do restauracji i zjemy jakiś pyszny obiadek i będziemy też jechać do jakiegoś marketu. Musimy dla Jasmine coś dokupić, ale powiem wam wrażenia z tego muzeum. Było bardzo fajnie, polecam wam, jeśli będziecie w Kyungju. Czy w ogóle gdzieś będzie muzeum właśnie starych samochodów, żeby popatrzeć sobie, jak kiedyś wyglądały w dawnych czasach pojazdy, zobaczyć ich historię. Też mogliśmy właśnie zobaczyć tam kilka aut z filmu, jakieś wyścigowe auta, także super takie doświadczenie przeżyć. Także my jedziemy już do domu. My już dojechaliśmy do domciu. Jasmine ma tutaj nową zabaweczkę, bo byliśmy w markecie po kilka rzeczy. Ja sobie czapeczkę kupiłam, bo nie zabrałam z domu. No i tak, idziemy jeść, bo jesteśmy głodni. Chodź Jasmine, bo tutaj samochody jeżdżą. I co? I zobaczymy się później. W ogóle powiem wam, że wbrew pozorom w tych rękawkach nie jest gorąco. Jest bardzo fajnie. Nawet nie czuję, że mam na sobie te rękawki i a przynajmniej wiem, że się nie spiekłam. Bo to problem może być u mnie. A więc jeśli kiedykolwiek znajdziecie takie rękawki ochraniające przed promieniowaniem słonecznym, to polecam. Mamy już jedzonko. Jest wołowinka. Będzie smażona na takim glinianym czymś. Fui.
하지. 아니야, 당신 빨리. 자스민, 가지 가지. 가지. 강아지. 아니야, 가지. 후이.